Cześć, dzisiaj mam dla Was 10-minutowy trening brzucha dla początkujących, ale dlaczego on jest dla początkujących? Dlatego, że nie będzie tutaj nadwyrężenia odcinka lędźwiowego ani odcinka szyjnego. Nie znaczy to, że jest to łatwy trening, ale że właśnie jest przyjazny dla osób początkujących, więc nawet jeżeli trenujecie od dawna, możecie zrobić ten trening, więc zaczynamy. Zaczynamy sobie od aktywacji, czyli stajemy w klęku podpartym, łopatki są ściągnięte i teraz z całej siły wciągacie brzuch. Całe siły jak najmocniej możecie, przy czym oczywiście cały czas sobie oddychacie, ale głównym tutaj celem jest jak najmocniejsze wciąganie brzucha. Pamiętajcie też o tym, żeby delikatnie podwinąć miednicę, żeby ten brzuch mógł być jeszcze bardziej zaktywowany i trzymamy tak do samego końca. Kolejne ćwiczenie, opieramy się na łokciach i głównie pracujemy tutaj nogami. To co jest ważne, ustawcie się na łokciach tak, żeby było stabilnie i wygodnie, delikatnie znowu podwijamy miednicę. I jeżeli nie macie najmocniejszego brzucha, to oczywiście możecie dać nogi wyżej. Im ten brzuch jest mocniejszy, tym nogi schodzą niżej, ale pamiętajcie, że jeżeli czujecie, że brzuch nie utrzymuje i odcinek lędźwiowy nie daje rady, to podnosimy nogi troszeczkę wyżej. Głowa jest oczywiście w pozycji neutralnej i pracujemy tutaj tylko nogami. Kolejne ćwiczenie to taka wariacja na temat opuszczania nóg. Głowa jest na ziemi, odcinek lędźwiowy jest na ziemi i na zmianę opuszczamy nogi i kiedy one wracają do pozycji wyjściowej, mamy kąt 90 stopni. To pozwala Wam maksymalnie zaangażować brzuch bez takiego ryzyka, że odcinek lędźwiowy nie wytrzyma, dlatego że właśnie opuszczamy nogi na zmianę. Kolejne ćwiczenie to double crunch i teraz prawa ręka dotyka lewej nogi i noga i ręka jest prosta. I teraz jeżeli zaczynacie od samego początku, głowa może być cały czas na ziemi, nie musicie wcale jej podnosić. Natomiast jeżeli chcecie bardziej jeszcze zaakcentować brzuch, no to podnosimy od razu głowę. Tylko pamiętajcie, jeżeli chodzi o pozycję głowy, ona jest w pozycji neutralnej, czyli nie przyczepiamy brody do klatki piersiowej. Tylko jeżeli ćwiczycie, to zapewne powinniście patrzeć na połączenie ściany z sufitem i to będzie mniej więcej właśnie odpowiedni układ głowy. No i oczywiście podnosząc mocno spinamy brzuch i będziemy robić dokładnie to samo po drugiej stronie, ale jeżeli czujecie szyję, to tutaj oczywiście możecie cały czas mieć głowę na ziemi. Możecie też właśnie ręką drugą, która nie pracuje, delikatnie głowę sobie podtrzymywać, ale ręką nie podnosicie za bardzo głowy, tylko właśnie ją podtrzymujecie. You had to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me what you had to go and drive me so. Teraz mamy przyciąganie kolan do klatki, ale znowu robimy to na zmianę, czyli najpierw jedna noga, potem druga noga. Pamiętajcie tutaj o odpowiedniej pozycji głowy, czyli znowu ona powinna być w pozycji neutralnej, nie przyciągamy jej do klatki. A jeżeli chodzi o odcinek lędźwiowy, pamiętajcie o tym, żeby brzuch był mocno napięty i powoli, mocno skupiajcie się tutaj na dopinaniu mięśni. Long.
Lecimy dalej, teraz sobie siadamy, ręce trzymamy przy pośladkach, nie z tyłu, nie za bardzo z przodu. Cała postawa jest prosto i wyobraźcie sobie, że macie coś przed sobą, nad czym musicie przenieść nogi. I teraz to, co jest ważne, to to, żeby za bardzo do tyłu się nie pochylać, bo wtedy no, mięśnie głębokie nie będą tak bardzo zaangażowane w tym ćwiczeniu, tylko właśnie pochylamy się tak, żeby być prosto i siłą brzucha podnosimy nogi. Czyli musicie tutaj się skupić, żeby właśnie mocno tutaj uruchomić mięśnie głębokie i nimi podnosić nogi. Robimy szybką przerwę znowu na aktywację, żeby jeszcze raz pobudzić mięśnie, czyli znowu klęk podparty i z całej siły, jak mogliście zobaczyć, delikatnie podwinęła miednicę i z całej siły teraz znowu wciągamy brzuch, cały czas oddychając. I teraz robimy rowerek. To, co jest tutaj ważne, oczywiście na zmianę prawy łokieć do lewej nogi i lewy łokieć do prawej nogi. Głowa jest podtrzymywana przez ręce, ale nie wciągamy wszystkiego do środka, nie zamykamy łokci i nie zbieramy ich do środka, tylko wszystko jest ładnie otwarte i bardzo mocno dopinamy brzuch. Pamiętajcie tutaj, żeby skupić się na pracy mięśni. Starts with us taking the chance, not like anything we've done before. Oh, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. Teraz mamy hip lift i tutaj pracujemy tylko i wyłącznie na tym wypadzie do góry, czyli nie przenosimy później już nóg niżej, gdzie wtedy właśnie może ucierpieć odcinek lędziowy przy źle wykonywanym ćwiczeniu, tylko skupiamy się właśnie na podnoszeniu pośladków i odcinka lędziowego z ziemi i robicie to wszystko właśnie siłą mięśni brzucha. Głowa tutaj oczywiście leży na ziemi. I teraz łączymy spięcia z opuszczaniem nóg na zmianę znowu. Czyli robimy spięcie, opuszczamy nogę, wracamy i wtedy luzujemy spięcie i później znowu robimy spięcie i opuszcza się druga noga. To, co jest tutaj ważne, jak zobaczycie, łokcie mam szeroko i też tak trzymacie głowę, żeby nie zbierać, jak już wcześniej mówiłam, łokci do środka, do klatki, żeby zamykać, tylko właśnie chcemy otwierać klatkę. Głowa leży neutralnie, delikatnie jest właśnie podtrzymywana przez ręce i przy spięciu pamiętajcie, żeby bardzo mocno spiąć też mięśnie brzucha, żeby właśnie to one trzymały całą górę naszej sylwetki. No i oczywiście nogi idą na zmianę. I teraz już mamy przedostatnie ćwiczenie, czyli już klasyczne spięcia. Jak widzicie, znowu mam ręce szeroko i znowu bardzo mocno skupiam się na tym, żeby mocno spiąć brzuch. To, co jest ważne, to to, że kiedy spinacie brzuch, nie chcecie go wyciągnąć na zewnątrz, tylko właśnie jeszcze mocniej wciągnąć do środka i odcinek lędziowy przez cały czas powinien być na ziemi. I ręce cały czas powinny podtrzymywać głowę. I pamiętajcie, że broda nie idzie do klatki. I teraz dłonie trzymamy razem, podtrzymujemy w ten sposób głowę i trzymamy. Ostatnie 40 sekund, z całej siły trzymajcie brzuch i spróbujcie tak mocno spiąć brzuch, że już bardziej się nie da i trzymamy tak do końca.
good, so now we'll be enemies. No, you don't mind the way I said. Mam nadzieję, że trening Wam się spodobał i że czujecie brzuch. Jeżeli tak było, dawajcie znać w komentarzu. A teraz już dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pa!